Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 8 kolejki Betclic drugiej ligi pomiędzy Hutnikiem Kraków a Olimpią Grudziądz, zakończonym wynikiem 1-1. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Niciński. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I najpierw poproszę o kilka słów podsumowania meczu. Wiedzieliśmy, gdzie przyjeżdżamy. Przyjechaliśmy do drużyny, która wygrała dwa ostatnie mecze, która gra ofensywnie, która gra fajnie w piłkę. Mieliśmy swój plan, nie ustrzegliśmy się błędów, straciliśmy bramkę do przerwy, ale zadowolony jestem z drugiej połowy. Myślę, że zasłużyliśmy na tą bramkę, graliśmy fajnie, dążyliśmy do zwycięstwa, stąd ten mecz był bardzo otwarty, każdy miał swoje sytuacje. Mecz skończył się remisem, na pewno jesteśmy zadowoleni, dopisujemy punkty i wracamy do Grudziądza i przygotujemy się do meczu następnego z Olimpią Elbląg. Ciężko się zdobywa punkty w drugiej lidze, zrobiliśmy na terenie trudnej drużyny. Na pewno duże gratulacje dla mojej drużyny. W tym upale, w tych trudnych warunkach bardzo, bardzo chcieli, dążyli do wyrównania i nam się to udało. Bardzo dziękuję. Czy są może jakieś pytania z sali do trenera? Proszę bardzo. Podamy mikrofon. Proszę zaczekać. Proszę. Dzień dobry, trenerze. Krzysztof Kawa, Dziennik, Gazeta Krakowska. Mówi pan, że się udało i rzeczywiście chciałem zapytać o to, czy był plan jakiś specjalny na powstrzymanie Michała Głogowskiego, o którym się ostatnio głośno zrobiło, a dzisiaj rzeczywiście praktycznie do żadnej sytuacji strzeleckiej nie doszło. No tak, strzeleckie tutaj sytuacje, które wykorzystał ten młody zawodnik, na pewno przeanalizowaliśmy, wiedzieliśmy o tym, że strzela bramki. No moi obrońcy dzisiaj zagrali solidnie, tak jak powiedziałem, nie ustrzeliśmy się błędów. Podkreślam, trudny zespół, niewygodny zespół, grający fajnie ofensywnie. My na ich tle, myślę, że wypadliśmy korzystnie i z tego się cieszymy, bo mówię, mecz był bardzo otwarty do samego końca, chociażby ta sytuacja w doliczonym czasie gry, ale myśmy też wychodzili z kontratakami, też mieliśmy sytuację i mogło się skończyć różnie. Jeszcze zapytam o sentyment do Krakowa, bo jaką by drużyną pan nie przyjechał, to i tak tu w Krakowie wszyscy będą pana z Wisłą kojarzyć, zresztą kibice po straconym golu o tym przypomnieli szybko. Pan w ogóle bywa w Krakowie, czy to od dłuższego czasu pierwsza taka okazja? Znaczy się od dłuższego czasu. Byłem ostatnio na meczu Wisła-Arka w Muzeum Wisły, byłem po dłuższej przerwie. Jeżeli chodzi o Hutnik, to akurat mam miłe wspomnienia, bo pierwszą bramkę w Ekstraklasie, czyli w 1995 roku tutaj na Hutniku dla Pogoni Szczecin na 1-1, mówiłem to w szatni, akurat tak się skończyło tym wynikiem 1-1, historia gdzieś tam zatoczyła koło, ale mówię, jesteśmy tutaj w pracy na drugoligowych boiskach, mówię, ja się cieszę, że wywozimy punkt z trudnego terenu i gramy dalej. Są może jeszcze jakieś pytania? Widzę, że pytań brak, także dziękuję bardzo. Na sklepklubowy.com. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 8 kolejki Betclic drugiej ligi pomiędzy Hutnikiem Kraków a Olimpią Grudziądz. Jest z nami trener pierwszej drużyny Hutnika, pan Maciej Musiał. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. I proszę o kilka słów podsumowania spotkania. No cóż, jesteśmy zawiedzeni wynikiem tego spotkania, bo po dobrym meczu liczyliśmy na kontynuację. Natomiast prawda jest taka, że ten punkt jest sprawiedliwy i grając niezłą pierwszą połowę, w której wiele rzeczy działo się pod nasze dyktando, tak w drugiej mieliśmy bardzo słaby początek i bardzo dużo chaosu w naszych poczynaniach, wynikających przede wszystkim ze słabości z piłką, naszej słabości z piłką, bo no, paru zawodników nie poznawałem dzisiaj i popełnialiśmy dość łatwe błędy, jeśli chodzi o operowanie piłką i taki był efekt, że mecz w drugiej połowie toczył się pod tygan do przeciwnika. Także wynik, który no jest zawodem, no chyba jest sprawiedliwy, natomiast nie zmienia to faktu, że mieliśmy możliwość mimo wszystko wygrać to spotkanie. Mieliśmy w ostatnich sekundach sytuację stuprocentową. W takich sytuacjach musisz to zamienić na bramkę. Nie ma tutaj innej drogi. Jeżeli chcesz liczyć się w tej lidze i grać o wyższe stawki, to nawet grając słabiej musisz takie mecze wygrywać, mając taką sytuację. Nie zdołaliśmy tego zrobić i kończymy z jednym punktem, który warto jednak docenić, bo wiem, że większość z Państwa patrzy się na przeciwników pod kątem przede wszystkim tabeli ligowej, a ona jest często złudna. Graliśmy z solidnym zespołem tutaj w tej drugiej lidze.
Wyniki są trudne do przewidzenia. Tu naprawdę jest bardzo wyrównany poziom piłkarskich tych drużyn, więc nie należy to traktować jako porażki tego remisu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy są może jakieś pytania do trenera? Widzę, że pytań nie ma, także dziękuję bardzo. Dziękuję.